Jesteśmy kilkanaście godzin przed zakończeniem plenarnego posiedzenia w Strasburgu. Tym razem Parlament Europejski miał do dyskusji dwie bardzo ważne kwestie, którymi również zajmuje się Rada Europejska, czyli szefowie wszystkich rządów. Pierwsza dotyczy Grecji i tego, jak zachować się wobec bardzo stanowczych żądań premiera Grecji po wyborach, żądań szefa rządu, który jest wybrany demokratycznie, ale ma bardzo lewicowe, skrajnie lewicowe poglądy. W wielu głosach pojawia się troska o to, żeby nie zaszkodzić Grekom, że przecież zmiana rządu to nie jest zmiana państwa i w związku z tym ta pomoc, która była oferowana na trudnych warunkach, ale była oferowana, 260 miliardów euro przekazywanych na wsparcie do Grecji, powinna być kontynuowana, powinna być rozwijana, oczywiście może z różnymi zmianami, może z otwartością na nowe typy opodatkowania tych, którzy do tej pory nie są opodatkowani, ci najbogatsi, a także ortodoksyjny Kościół grecki. Ale nie nam o tym decydować, tylko rządowi greckiemu. Europa musi być dalej otwarta, ale nie może się dać zaszantażować. Drugi ważny wątek to Ukraina, środowe spotkanie w Mińsku, Mińsk 2, po to, żeby zrealizować to, co zapisano w Mińsku 1, czyli porozumienie gwarantujące przerwanie ognia, ale też rozpoczęcie pokojowej drogi. Siedzimy tutaj trochę tak, jak może Polacy w 1939 roku, kiedy Niemcy powiedzieli, chcemy mieć dostęp do korytarza, żeby mieć dostęp do Gdańska. Putin nie mówi, że chce mieć drogę do Krymu i do Morza Czarnego, ale tak naprawdę to jest ta ukryta przesłanka wojny, którą prowadzi terrorystów, których tam na terenach Ukrainy uruchomił. Jesteśmy z Ukrainą, ale szukamy najpierw rozwiązania dyplomatycznego, chociaż pojawiły się głosy, że przecież być może trzeba też będzie zacząć militarnie wspierać Ukrainę, żeby jasno powiedzieć, jakie jest europejskie, unijne stanowisko w tej sprawie. To są tematy, które nie są zakończone, ale dyskutowane podczas tego posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Były trzy ważne rezolucje. Pierwsza dotyczyła dalszego mandatu do uczestniczenia w pracach forum internetowego, zarządzania internetem. To jest ciało wielu partnerów, przedstawicieli świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i rządów. Chodzi o to, żeby nie same rządy zarządzały internetem, tylko żeby w ten wielostronny sposób patrzono na sprawy internetu. Mandat został wypracowany, rezolucja jest dobra i pogodziła chyba wszystkich. Podobnie z rezolucją dotyczącą walki z terroryzmem, gdzie wydawało się, że będzie trudne do osiągnięcia porozumienie, ale osiągnęliśmy porozumienie. Jest tam mnóstwo działań, które mają wspierać koordynację, wymianę informacji, w tym powrót do dyskusji o PNR-ach, czyli o tych listach pasażerów, ale mocno też jest to podkreślone z wzięciem pod uwagę ochrony danych osobowych i tych prac, które się w tej dziedzinie toczą i z wzięciem pod uwagę tego, co Europejski Trybunał Sprawiedliwości powiedział w ubiegłym roku, że składowanie danych, tak zwana retencja danych musi opierać się na jasnych zasadach konieczności i proporcjonalności. Myślę, że to jest sygnał do tego, żebyśmy szybko zaczęli pracę nad tymi PNR-ami, nad tym rozwiązaniem prawnym w Komisji LIBE, w której jestem i żebyśmy w najbliższych miesiącach, takie jest polityczne oczekiwanie, mogli zakończyć pracę i nad tym, i nad ochroną danych osobowych, bo to ze sobą jest sprzęgnięte. Nie udało się polskiej delegacji i nam wszystkim w naszym ugrupowaniu IPP, Partii Chadeckiej, wywalczyć takich zapisów w rezolucji, która dotyczy więzień CIA, które byłyby bardziej bezstronne i doceniały to, że w Polsce w sprawie tego, o czym się mówi, ewentualnych tortur, toczy się przecież śledztwo i powinniśmy to śledztwo
umieć zakończyć i wyjaśnić wszystkie sprawy, także wymóc odpowiednie informacje na stronie amerykańskiej. Przypomnę, że wtedy, kiedy te więzienia były w Polsce otwierane, udostępniano miejsce, to polskie władze żądało od Stanów Zjednoczonych opisu, co tam się będzie działo, reguł, jakimi będą się tam rządzili ci, którzy tym miejscem kierują, zawiadują. Cztery razy takie pismo było wysyłane, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Dopiero w 2009 roku rząd Donalda Tuska, już inny rząd, wywalczył porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, podpisane, które mówi o tym, że wszyscy, którzy działają także z innych krajów, także armii i służb specjalnych, na terenie Polski podlegają polskiemu prawu. Dzisiaj moglibyśmy to osądzać według polskiego prawa, także Amerykanów, no ale zobaczymy, jakie wyniki przyniesie śledztwo. To, co nie jest dobre dla nas w tej rezolucji, to to, że będą wysłuchania w Parlamencie Europejskim z zaproszeniem przedstawicieli różnych stron, także parlamentów krajowych, tych krajów, gdzie te ośrodki odosobnienia były, więc Polska, Litwa i Rumunia. Polska jest jedynym krajem, to podkreślę, które prowadzi śledztwo w tej sprawie u siebie, samodzielne. I że będzie komisja LIBE, która być może wyśle taką misję do tych krajów dla sprawdzenia faktów. Z jednej strony to nie jest miłe, z drugiej strony, jeśli prowadzimy śledztwo, to znaczy, że chcemy wyjaśnienia wszystkich spraw, ponieważ jesteśmy przeciwni torturowaniu w każdej sytuacji, nawet wtedy, kiedy tortury, jak to uzasadniano, miałyby przynosić jakieś efekty w walce z terroryzmem, a jak widać z raportu Senatu USA, nie przyniosły takich efektów. Więc właściwie nie powinniśmy się niczego obawiać, ale ta batalia o treść tej rezolucji była tutaj bardzo mocna. No i wiele innych rzeczy, spotkań. Osobna była informacja o spotkaniu z Jeremy Rifkinem, fantastycznym wizjonerem, który mówi o tym, że powinniśmy już szukać nowych sił, nowej energii w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym. Ale o tym mówię zawsze, ciągle i będą jeszcze kolejne moje wypowiedzi i teksty na ten temat. Bardzo proszę o to, żebyście Państwo w miarę możliwości zbierali informacje z tego, co się tutaj w Parlamencie Europejskim dzieje, chociaż w Polsce też dzieje się wiele rzeczy. Dobrych dni i dobrego czasu.